ponad 3 miliardy 800 milionów euro otrzyma 5 regionów Polski, w tym województwo śląskie, którym Komisja Europejska zatwierdziła dziś plany tzw. sprawiedliwej transformacji. Informację przekazał osobiście wiceprzewodniczący wykonawczy komisji Frans Timmermans, który przyjechał do Katowic. Tym samym Śląsk zyska największe w swojej historii unijne fundusze, ponieważ wraz z polityką spójności to 5 miliardów euro. Przede wszystkim mamy nadzieję, że władze lokalne i regionalne pomogą nam w dialogu, będziemy razem współpracować. Musimy zobaczyć, że pewne kroki, pewne milowe kroki i pewne standardy spójności będą, muszą być spełnione. To pozwoli nam iść do przodu. Teraz wszystkie plany leżą w rękach samorządów lokalnych i regionalnych, a my będziemy pracować razem. Fundusze europejskie, jakie ma otrzymać województwo śląskie, zostały zaakceptowane pod konkretne projekty, które przedstawiciele regionu musieli przygotować. Śląsk to region, w którym z uwagi na transformację energetyczną jest najwięcej zmian do przeprowadzenia. W związku z zapowiadaną koniecznością odejścia od węgla trzeba zadbać również o ludzi, którzy pracują w sektorze górniczym i tym samym zapewnić górniczym regionom zupełnie nowe możliwości rozwoju gospodarczego. My znamy przykłady, na przykład region wałbrzyski. 30 lat temu zadecydowano o zamknięciu górnictwa węgla kamiennego. Jakoś ten region sobie radzi, ale z ogromnymi takimi negatywnymi skutkami. Do dzisiaj, po 30 latach, chcemy, żeby inaczej było w tych regionach, które będą w przyszłości odchodziły od węgla. I takim regionem może być właśnie Górny Śląsk i Zagłębie. Wiceprzewodniczący Timmermans spotkał się dziś z samorządowcami i przedstawicielami władz województwa. Spotkanie było zamknięte dla mediów, jak jednak udało nam się dowiedzieć, rozmawiano głównie o transformacji Śląska z perspektywy wyzwań i problemów lokalnych samorządów. To jest niesamowite, że ta ciężka praca i też upór z naszej strony doprowadził do tego, że ten program jest zarządzany regionalnie. Bardzo dziękuję panu przewodniczącowi, pani komisarz Ferejrze za tą otwartość. Myślę, że damy radę zrealizować te wspólne założenia. Po cichu mam nadzieję, że to nie pierwsze rozdanie, nie pierwsza transza tych środków, ale pokażemy na Śląsku, że potrafimy nimi dobrze zarządzać. Przedstawiciel Komisji Europejskiej spotkał się również z górniczymi związkami. Dialog miał budzić duże emocje, a nastroje związkowców po spotkaniu nie były zbyt dobre. Wyraźnie jednak widać, że Unia swoje, a my swoje. No, jedyną ewentualną jaskółką nadziei jest to, że kwestia związana z umową społeczną i z notyfikacją tejże umowy społecznej w Unii Europejskiej być może z inicjatywy pana przewodniczącego ruszy. Natomiast no, padały też tu dosyć niebezpieczne sformułowania dotyczące chociażby czasu określonego w naszej umowie społecznej. Pan Timmermans jest przekonany, że można szybciej odejść od węgla, nawet wobec takiej trudnej sytuacji związanej z bezpieczeństwem energetycznym. Przypomnijmy, że zawarta w zeszłym roku umowa społeczna zakłada wygaszanie kopalni do 2049 roku. Takich miejsc, gdzie pociągi nie kursują w ogóle lub odbywa się tylko przewóz towarów, jest w aglomeracji wiele. To ma się zmienić, bo dzisiaj podpisane zostały umowy na realizację 6 kolejowych inwestycji. Z Rudy Śląskiej do Bytomia, alternatywne połączenie Gliwic przez Rudę do Katowic, dodatkowy tor z Katowic do Orzesza, połączenie południowych dzielnic Katowic z centrum miasta i Tychami, odbudowa linii kolejowej Pyskowice-Pyskowice-Miasto oraz rewitalizacja linii kolejowej w Dąbrowie Górniczej. Te wszystkie inwestycje mają zostać zrealizowane z pieniędzy rządowego programu Kolej Plus. Południe Katowic, południe aglomeracji, wiemy jak wygląda, dojazd rano, powrót po południu, więc bardzo się cieszę, że ten potencjał, który jest na śladzie linii 142, uda się w końcu wykorzystać. I co ważne, punkty styku tej linii kolejowej z układem drogowym będą bezkolizyjne. Niektórzy pamiętają, że jeszcze nie tak dawno można było tu złapać pociąg. Tak samo jak w Kochłowicach, teraz na linii pomiędzy Gliwicami a Zabrzem ma powstać aż 7 stacji i przystanków, dzięki którym pociągi pasażerskie znowu będą tu jeździć. Potencjalnie tych przystanków może być więcej. Będzie można odtwarzać przystanek Wirek, jest pomysł na przystanek Halęba, jest pomysł na Bielszowice, więc są 4 przystanki, wchodziłyby w grę w tym wariancie takim zupełnie docelowym. I to jest naprawdę duża szansa, że ten ruch się zmniejszy.
Żeby była alternatywa dla samochodu, trzeba jeszcze zapewnić połączenia. Zgodnie z warunkami programu Kolej Plus, po zakończeniu inwestycji po tych liniach kolejowych mają kursować przynajmniej po 4 pary pociągów na dobę. Koleje Śląskie zadeklarowały, że zwiększą swoją pracę przewozową, ale pytanie, jak zamierzają dołożyć aż tyle połączeń do rozkładu jazdy. Pracujemy tutaj z marszałkiem, z Kolejami Śląskimi nad ofertą, którą będziemy chcieli przedstawić pasażerom. Na razie jeszcze jesteśmy na etapie negocjacji, ustalania i myślę, że w najbliższym czasie będziemy mogli mówić już o konkretnych rozwiązaniach. Tylko inwestycja na linii numer 141 z Gliwic do Katowic przez Kochłowice ma być realizowana w trybie projektuj buduj. W przypadku pozostałych inwestycji na razie ma zostać ogłoszony przetarg na zaprojektowanie. Dlatego zanim dojdzie do prac w terenie, minie jeszcze dużo czasu. Nie obawiamy się aż tak wzrostów cen, bo przy kalkulacjach i przy szacowaniu kosztów Kolei Plus zakładaliśmy 15% wzrost w ramach waloryzacji i też przewidywaliśmy około 15% kosztów na wydatki nieprzewidziane. Także jest tu taki bufor, który być może nas uchroni przed negatywnym wpływem aktualnej sytuacji. Wszystkie podpisane dzisiaj umowy opiewają na 1,5 miliarda złotych, z czego Metropolia wykłada około 300 milionów złotych. Inwestycje mają być gotowe do końca 2028 roku. Od wczoraj służby przeczesują gruzowisko, które zostało po domu, w którym w niedzielę rano doszło do wybuchu gazu. Przyczynę zdarzenia bada m.in. biegły z zakresu pożarnictwa i prokuratura. Policjanci z Cieszyna z techniki kryminalistycznej są wspierani przez policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, zespołu do spraw katastrof. Wykorzystywany jest tutaj specjalistyczny sprzęt, który w technologii 3D zobrazuje całe to miejsce zdarzenia. Jeżeli chodzi o kwestie oględzin, które są w chwili obecnej prowadzone, wykonywane one są sektorowo, czyli częściowo, krok po kroku, z uwagi na charakter i rozmiar tego zdarzenia. Na razie nie wiadomo, co mogło być przyczyną wybuchu. Wiadomo już, że do domu kiedyś prowadziły rury z gazem, ale mieszkańcy już z niego nie korzystali. Według nieoficjalnych informacji w odnalezieniu jednej z poszkodowanych w wybuchu osób pomógł pies rodziny. W pierwszej fazie działań strażacy przez okno zauważyli przygniecioną kobietę w jednym z tych mieszkań, wynieśli ją przez to okno, była ona pod wpływem zdarzenia, natomiast była przytomna, miała uraz głowy, została od razu przekazana przybyłemu na miejsce zespołowi ratownictwa medycznego. No i dalsze działania polegały na przegrupowaniu sił, na zadysponowaniu sprzętu ciężkiego na miejsce zdarzenia, przeszukiwaniu terenu też przy pomocy grupy poszukiwawczo-ratowniczej, grupy z Jastrzębia Zdroju wraz z psami. Osoby poszkodowane w wybuchu noc spędziły u swoich rodzin. Mimo to już wczoraj burmistrz Ustronia zapewniał, że jeśli będzie potrzebna pomoc, miasto ją zapewni. Mamy dwa mieszkania już przygotowane i w razie, jeśli te osoby poszkodowane będą chciały skorzystać z tych mieszkań, mogą być udostępnione w dniu dzisiejszym. W dniu jutrzejszym jeszcze jedno większe 60-metrowe mieszkanie również będzie udostępnione. Przypomnijmy, do wybuchu gazu w Ustroniu doszło w niedzielę przed południem. Zginęło dwóch mężczyzn w wieku 60 i 65 lat. Choć dziś w Wiśle było nawet 8 stopni Celsjusza na plusie, to nie brakowało fanów sportów zimowych. Ruszył wyciąg narciarski Siglany. Tym samym miasto inauguruje sezon narciarski. Bardzo dobre. Nie mógł się pan doczekać tego sezonu narciarskiego? Zawsze, co roku tak jest. Wisła najlepszym miejscem do jeżdżenia? Nie, na Wisła to jest na rozgrzewkę, a później już trudniejsze trasy. Jak na ten czas to bardzo dobrze, bo to jedyny wyciąg, który działa w Wiśle. Byłem jeszcze tydzień, w piątek byłem na Złotym Krzyżu, no, a tam były gorsze warunki, tu są lepsze. Grudzień i 8 stopni mamy. Tak, przydałoby się, żeby było przynajmniej minus 2-3, ale nie ma. Nie ma co na to liczyć. Ale lepsza taka pogoda jak inna, jakby w domu człowiek siedzi przed telewizorem. W tym sezonie do dyspozycji narciarzy i snowboardzistów będzie w Wiśle 12 stacji narciarskich. Na wielu stokach w porównaniu z poprzednim sezonem dużo się zmieniło. Zmiany na poszczególnych naszych stacjach to głównie inwestycja w rozbudowę systemu naśnieżania. Na poszczególnych stacjach pojawiły się też inwestycje, jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa, rozbudowa bazy gastronomicznej i tego typu. Nowe ratraki również zostały zakupione. Do sezonu szykują się też wiślańskie Skolnity, które przygotowały system ulg dla najmłodszych. Bilety dla dzieci odpowiednio do 4, 8 i 12 roku życia mają być znacznie tańsze. Można będzie także korzystać z Pingwin Pass, czyli rocznego karnetu, który jest naliczany od pierwszego odbicia przy bramkach.
jest gdzie pojeździć, infrastruktura co roku jest coraz bardziej bogata, coraz więcej wyposażenia, coraz lepiej przygotowane stoki, co zresztą widać chociażby tutaj na miejscu, więc mam nadzieję, że zima mimo tych różnych głosów, różnych obaw, które towarzyszyły nam jeszcze miesiąc czy dwa miesiące temu, będzie taką, która będzie dla nas wszystkich, zarówno dla klientów, ale również i właścicieli, zadowalającą. Sezon zimowy w Wiśle to także szereg wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, wśród nich Śląski Jarmark Bożonarodzeniowy czy Sylwester na Stoku. Zarzut zabójstwa usłyszała 23-letnia mieszkanka Bytomia, która udusiła swoją niespełna 3-letnią córkę. Do dramatycznych wydarzeń doszło 1 grudnia w jednej z kamienic w bytomskich Miechowicach. Młoda kobieta zadzwoniła pod numer alarmowy, informując, że jej córka najprawdopodobniej nie żyje. Jak przekazuje policja, był to bardzo krótki komunikat. Policjanci, oczywiście, którzy przybyli na miejsce, od razu podjęli reanimację dziecka wraz z przybyłymi służbami pogotowia ratunkowego. No niestety, pomimo trwającej ponad godzinę akcji reanimacyjnej, 2-letnia dziewczynka nie odzyskała funkcji życiowych. Tutaj w tej sprawie toczy się właśnie śledztwo w prokuraturze rejonowej w Bytomiu. Została też zatrzymana w chwili zgłoszenia zdarzenia matka dziecka, 23-letnia kobieta. Kobieta podczas prowadzonej akcji reanimacyjnej miała sprawiać wrażenie nieobecnej. Nie była zaangażowana w czynności ratujące życie dziecka. Prokuratura niemal od początku nie miała wątpliwości, że dziewczynka została uduszona właśnie przez nią. Kobieta w pierwszych zeznaniach nie przyznawała się do winy. W toku postępowania w prokuraturze i przesłuchania podejrzana właściwie nie ustosunkowała się do tego zarzutu i zachowała milczenie. Prokuratura skierowała do Sądu Rejonowego w Bytomiu wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. W toku tego posiedzenia podejrzana nie składała wprawdzie szerszych wyjaśnień, jednakże potwierdziła, iż dopuściła się tego przestępstwa. Kobieta została aresztowana, a prokurator zlecił sekcję zwłok dziecka. Niewykluczone, że kobieta zostanie poddana badaniom sądowo-psychiatrycznym. Taka obserwacja może trwać nawet kilka miesięcy. Z ojcem dziecka nie ma kontaktu, prawdopodobnie przebywa za granicą i do tej pory nie skontaktował się z żadnymi służbami. Zabytkowa elektrociepłownia w Zabrzu zmieniła właściciela. Ja w tej elektrociepłowni zaczynałem pracę, więc potwierdzam Państwu, tak mniej więcej to wyglądało za czasów kilkanaście lat temu, gdy jeszcze tu pracowałem. Z obiektu pochodzącego z 1897 roku przez ponad 100 lat płynął prąd i ciepło dla mieszkańców Zabrza i okolic. Niektóre pomieszczenia wyglądają jak filmowa scenografia. To jest nastawnia cieplomechaniczna. Tutaj stąd wychodziły polecenia dotyczące całego układu ciepłowniczego, jak i układu elektrycznego elektrociepłowni. Za tamtymi drzwiami, bo najważniejsza osoba elektrociepłowni, tam jest gabinet dyżurnego inżyniera ruchu, który zawiadował, zarządzał i decydował o całej technicznej pracy elektrociepłowni. Dzisiaj prezes firmy Fortum symbolicznie podpisał akt przekazania tego przemysłowego zabytku miastu. Sama transakcja ma również symboliczną kwotę. Zabrze przejmuje te nieruchomości za 100 zł. To jest ponad 5 hektarów terenu, to jest 18 budynków i 220 tysięcy bodaj metrów sześciennych kubatury, więc to jest kolos. To jest katedra, kolos, jak chcemy nazywać, tak możemy to nazywać. Ten obiekt do 2019 roku produkował ciepło i energię elektryczną na potrzeby mieszkańców, więc tak, on jest w bardzo dobrym stanie. Mimo to dużo będzie kosztowało udostępnienie go mieszkańcom i turystom. Plany Zabrza są ambitne. To nie tylko przestrzeń, którą będziemy chcieli dedykować kulturze czy działaniom społecznym, ale tu też będziemy chcieli realizować zadania związane z startupami, tak więc połączymy biznes z kulturą, z działaniami społecznymi. Żeby te plany mogły się ziścić, miasto zamierza starać się o rządowe i unijne pieniądze. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy rewitalizacja elektrociepłowni, jednak gdy już dojdzie do skutku, będzie to bardzo duża atrakcja, bo nawet teraz po wejściu do środka przemysłowy zabytek robi wielkie wrażenie.